Też będziecie jak chcecie, tylko dajcie nam chwileczkę, nagram i nagramy was też. Niedawno spotkałem pewnego mężczyznę, który jak widział, że jestem księdzem, zagadał mnie, bardzo szybko powiedział, że on jest ateistą, że nie wierzy w Boga, że nie wierzy w życie wieczne. No i zaczęliśmy rozmawiać, zapytałem go, jak to jest, jak się z tym czuję, że on tylko, no właśnie, ma te kilka lat tutaj ziemskiego życia i potem on przestaje istnieć. Że jego nie będzie w ogóle. Jak się z tym czuje, skoro nie ma życia wiecznego? I on mi powiedział, że bardzo dobrze się czuje, bo on, wiedząc, że później nie ma nic, po śmierci nic nie istnieje, on teraz delektuje się bardziej swoim życiem, że on żyje bardziej świadomie, że on korzysta z tego świata jeszcze bardziej, bo on wie, że to jest te kilka dni, no i potem już jest albo kilka lat, no i potem jest koniec. I tak sobie potem pomyślałem, jak to u mnie. I doszedłem do wniosku w rozmowie też z nim, że ja też się delektuję tym życiem. Ja też żyję świadomie każdym dniem. Staram się jakoś stwarzać, tworzyć, kreować coś, być jakoś, no właśnie w tym wszystkim taki, no nie wiem, kreatywny, bardziej lub mniej. Nieraz jestem bardziej aktywny, nieraz mniej. Nieraz mi się coś bardziej udaje, nieraz i mniej. Ale też się cieszę tym życiem. A równocześnie mam taką świadomość, że to, co mówi Słowo, że zostałem ukochany odwieczną miłością. Że Bóg wybrał mnie przed założeniem świata. Że Jezus powiedział na ostatniej wieczerze takie też zdanie bardzo mocne. Niech się nie trwoży serce wasze. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, żebyście byli tam, gdzie ja jestem. Czyli w tym czasie, kiedy ja tutaj żyję i robię to, co w danym dniu trzeba zrobić, nieraz jest praca i pot, a nieraz też jest radość związana z odpoczynku i z różnych innych fajnych rzeczy, związana też z różnymi spotkaniami, co mnie bardzo cieszy. Ja kocham po prostu ludzi, spotykać się z ludźmi, z moimi braćmi, z młodymi, starszymi, dorosłymi, ze wszystkimi. Czyli w tym czasie, kiedy to wszystko się dzieje wokół mnie, wokół mojego życia, to w tym samym czasie Jezus u Ojca przygotowuje mi mieszkanie. On tam pewnie ma dobry gust, mam nadzieję, ufam, że tak. I on przygotowuje mi mieszkanie w wieczności u Ojca. Po to, żeby jak już będzie wszystko gotowe, przyjść po mnie, żebym był na wieki tam, gdzie On jest. Ta świadomość jest dla mnie taka uwalniająca. Bo to, ten moje życie, ja zdaję sobie z tego sprawę, że jest piękne, ale może być nieraz też bardzo trudne i przede mną pewnie jeszcze wiele, wiele trudności i trudnych chwil. Ale ta świadomość, że jest ktoś, który mnie widzi i przygotowuje mi miejsce na wiek, na wieczność, to mi daje dużo wolności, radości i pokoju. Dobra nowina jest taka, że Jezus nie przygotowuje mieszkania tylko dla mnie, ale też dla ciebie, dla każdego człowieka, nawet dla tego ateisty. Pan Bóg przygotowuje, On chce, On pragnie, żeby każdy z nas, żeby każdy człowiek był z Nim razem na wieki. Nawet na ostatniej wieczerzy się o to modlił, prosił Ojca, żeby każdy mógł być tam, gdzie On będzie. Ale decyzja należy do ciebie. Pan Jezus nikogo na siłę nie wciągnie do siebie. Nikogo na siłę. On daje ci wolność. Chcesz być z Nim? Albo i nie. To ty decydujesz, to ja decyduję. Więc przeżyjmy świadomie nasze życie. Cieszmy się tym życiem, ale mądrze żyjmy na tym świecie tak, żeby jak będzie ten moment,
żebyśmy mogli zrobić sobie piękną przeprowadzkę do tego domu, który będzie już trwał wiecznie. A na tą drogę, która nie zawsze będzie łatwa, niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Radość i pokój w Duchu Świętym. Spokojnie, spokojnie, to tylko espresso to fly, zaraz skończymy. Też będziecie jak chcecie, tylko dajcie nam chwileczkę, nagram i nagramy Was też. Tutaj zawsze takie są akcje, jak chcemy nagrać espresso, to niespodzianki są zagwarantowane.